Witam Tobie, ja jestem Zarek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Dzisiaj chcę zagrać z Slowpoke'iem Damili, to jest deck, który jakiś czas temu grałem. Nic to się nie zmieniło, oprócz tego, że dodałem 3 trony od nowy. Oprócz tego jest to chyba ten sam deck. No więc 4 razy Maniak, 2 razy Magiczny Przekupień, 4 razy Wróżbita, 4 razy Sukub, 2 razy Pao, 4 razy Kamienna Tarcza, 4 razy Ruin Sektów, 4 razy Zakazany Płomień, Dziedzictwo, Poprawiona Taktyka, Ołtarz Zniszczenia, Hołd Ręki, Ołtarz Cieni, Zawalony Most, Obozowisko, Obserwatorium, Zapomniana Grota, Egzorcyzmy Garanta, Wieża Niepamięci, Tron Odnowy. Okej, zagrajmy coś tym. Co z tego wyjdzie? Kurczę, dawno nie grałem tym deckiem. No ale nic. No kolejne Damiria, no to mnie nie bawi specjalnie. Jak będzie w takim razie, to przynajmniej wywala szybko jakieś dwa stwory. Coś takiego. Że coś takiego i następna tura. Pytanie, co ta Damiria będzie grać? Jest jakaś kontrola, coś innego? No, już wiem, co to jest. Dobra. Wzmocnijmy to tym. Teraz to. Od biedy to. To i następna tura. Pytanie, który tak będzie lepszy, czy ta niby Slowpoke, czy to coś z tymi, kurcze, kosmicznymi osobliwościami. No dobra, karta może być, 4 damage'u będzie na klatę, więc nie najgorzej. Jeszcze paosy jakieś by się przydały. Tutaj byłoby nie najgorzej. Chyba, że zagra uścisk ziemi, no to... się paosy nie przydadzą do niczego. No, rozkminia gość 3 godziny, co odrzucił, coś tam odrzucił. Tak, bomba, bomba. Dobierzemy sobie kartę, magiczny przekupień i teraz może tak, to i następna tura. I co teraz? 14 damage'u ma Damiria. Trzeci punkt przeznaczenia. O dziwo, nie chce zabić tego roim insektów, a i nic. Może zagra jakiś ołtarz cieni. W takim razie. Teraz już nie zagra. Okej, 6 surowców. Co teraz? Stwory jakieś, bulwy? Nie, wywali coś. No dobra, to wychodzi na to, że chyba kolejne 4 damage'u uda mi się wbić. Wstosował już wszystko kosmiczną reorientacją. Kosmiczną osobliwością, Jesus Christ. To... coś jeszcze? To... to wszystko, no dobra. Łąki donki, to tak. Masz damage, masz damage. Mogę odpalić to. W sumie nie najgorsza opcja. Jakieś mosty, poprawiona taktyka. Co by to wyrzucić? Powiedzmy, że wyrzucę tego ziomka. Jednego tego ziomka. I co by to wywalić? Chyba tron, bo on specjalnie mi się do niczego tu nie przyda. Więc wywalę tron. A teraz tak, przeznaczenie i następna tura. Damiria specjalnie nie bazuje na stworach, więc te trony tak naprawdę do niczego mi się nie przydadzą tutaj. Chyba, że do usuwania jakichś długotrwałych zaklęć albo, kurczę, łutów szczęścia. W sumie to nie mógłbym teoretycznie usunąć tym, kurczę, tronem, ale nie mam tronu. Okej, jak to zrobić? Zagrać kamienną tarczę? On ma wieżę niepamięci w tym deku, ma też 14 kart. Dobra, co ja tu mogę zagrać? Mogę zagrać to... trochę ryzykować z jakimś łutem szczęścia, zaklęciem. Może zaklęcie ma tylko 2 butelki magii. Czy ze stworem. Dobra, powiedzmy, że zaklęcie. Teraz w sumie tak, dobierać karty czy nie? Niekoniecznie chcemy się dobierać te karty, bo on na bank ma, kurczę, wieżę niepamięci. Będzie chciał ją jakoś tam wykorzystać. I będzie to. I następna tura. Teraz tak, musi zagrać jakiś czar.
Pytanie, czy ma jakieś trzęsienia ziemi na pewno, więc może to zabić wszystko. Albo rój insektów, albo cokolwiek innego. Albo zakazany płomień. No dobra. Tutaj w sumie ten zakazany płomień też specjalnie mi się do niczego nie przyda. Znowu to wtasował wszystko. Nie, nie wtasował, tylko dobrą kartę. Dobra, to co, zagrać tarczę może? Niech będzie tarcza. I następna tura. Teraz nie pamiętam, czy w tym deku były trony, czy nie? Chyba nie było tronów w tym jego deku. Gdzieś tam ten deck widziałem na jakimś kurcze. Ołtarz. No, niestety zrzucił moją tarczę. Co mnie nie bawi zbytnio. Może tak wziąć i zajrzeć do jego łapki, co on ma. Zagrał dwie tarcze. Za 6 mógłbym luknąć i zobaczyć, co on takiego ma. Jak to zrobić? Zostawić te obozowiska na jakieś kurcze blade ten. No nic, zagram tarczę. Zagram sobie jeszcze jedną tarczę. Albo zagram tego typka. Dopiero zakazany płomień. I następna tura. Teraz tak, musi zjąć zabić tego. Pewnie zabije takimś trzęsieniem ziemi albo coś w tym stylu. I pozbyć się musi tej mojej tarczy. Ja mam ile tutaj? 11 kart, on ma 12 kart. Gdzieś tam się czai z tą swoją wieżą niepamięci na pewno na mnie. No, albo Paosem chce to zabić, a przynajmniej tarczę zrzucić. Coś takiego. Dobra. Z powrotem wszystko się wtasowało do... kurczę blade... łapki. Starcza znowu spadnie, to trochę bez sensu granie tego ołtarza, skoro przed chwilą zagrał Paosa. Ale skoro chce to grać, to jego sprawa. Dobra, teraz to tak można zabić. Ile zostało? 10 kart. Jak to grać? Ile mam? Jedną tarczę na cmentarzu. Mogę co? Zagrać tarczę kolejną. Pójść przeznaczenie. Dobrać sobie kartę jakąś, egzorcyzm odpala i co by mu tu wywalić. Tych gości są bezużyteczni, Armageddon też niespecjalnie mu się do czegokolwiek przyda. Wieża niepamięci chyba ma na ręce. Więc co, tarczę mu wywalić, czy nie? Czy roja insektów? Czy może Armageddon? Nie, to się zupełnie przyda. Tak, kominę chyba mu wywalę, albo wywalę kosmiczne osobliwości. Tak, wywala mu chyba kosmiczną osobliwość. Co on tu ma? Pao, to i wieża. Jedna. Dobra, to mu wieżę trzeba będzie wywalić z ręki w następnej turze. I tyle. I bez kosmicznej osobliwości raczej sobie z tym nie poradzi już. Ja mam. 11 kart. On ma dwie wieże na tym. No, kidonki. Dobra, to w następnej turze trzeba będzie wywalić w takim razie chyba... trzeba będzie wywalić mu z ręki tą wieżę. Więc tak, tego będzie chciał, że zada mi 3 do meczu. Okidonki. Teraz tak, to... to mu wywalimy. Teraz co? Holud ręki i powiedzmy, że łód szczęścia jakiś. Chociaż to się mija z celem, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. To i teraz jeszcze to może. Co ja tu mam? Trony, które mi się... no, jeden tron się może przydać do czegoś na pewno. Hollowed ręki to tak średnio, więc może Hollowed ręki wywalę. Albo... no nie, dobra. Roje insektów, tarcze, paosy, lilimy. Tych gości wywalę. Takie coś i następna tura. Tanie, co dalej? No bez wieży niepamięci i kosmicznej osobliwości to może być trudne. Nie wiem, co tu zrobić. A teraz będzie mi kartę wywalał z ręki, bo skoro nie ma wieży niepamięci, to może tego i tak nie wygrać w żaden sposób. No i wywali mi obozowiska, zajebiście. Dobra, jedna tarcza spadła, miodziu. Teraz tak.
Niech będzie. Blablabla, jak to zrobić? Ten koleś tutaj będzie mógł zagrać tylko jednego upiora, a nie dwa. Teraz co? Most jakiś? To się mija z celem. Mogę sobie dobrać kartę. Grać maniaka czy nie? Nie, na razie nie zagram maniaka, bo to się nie opłaca. Coś mu z ręki wywalę chyba. Co on tu ma? Jakieś roje insektów, zakazany płomień to. Tarcza roje insektów czy płomień? Chyba płomień. Następna tura. Teraz pewnie zabiję to wszystko, żeby nie zadało mu to damage'u. Przynajmniej, żeby nie stracił tej tarczy. Dobra, coś takiego bym dostał. 19 kart, ja mam 31. No to jeszcze chwila, jeszcze może go przewinę. Najpierw muszę tylko taret, wieżę dostać jakąś. I zabić mu tą kurczę, kamienną tarczę muszę w jakiś sposób. Dobra. To nie chcę tego zabijać najwidoczniej. To jest trochę błąd, ale niech będzie. Tak. Co on mi tu wywali? Ołtarze, mosty. Zakazany płomień. Pewnie mosty albo ołtarze to jest chyba najlepsze wyjście. A, mosty, to było do przewidzenia. Dobra, teraz tak, jeden damage na klaciorę. Kidonki. W sumie dwa damage spadły. Dobra, tarcza spadła czy nie? Spadnie w następnej turze, ja mam kart 8. Będzie chciał mi coś wywalić na bank z ręki. Most, to szkoda, że nie ma mostu. Bym sobie cofnął to na rękę, te wszystkie stwory moje. Mam jakiś most. Albo mogę zagrać to. Tylko, że nie mam kurczę obozowiska. A to by miał obozowisko, to by było. To bym mu wywalił, miałby 11 kart. To by trochę damage'u dostał zwierzę. Niestety nie mam jak tego zrobić. To nie, czy cofnąć te stwory na rękę? Czy zagrać to. To się mija z celem, ten kurczę blade. Tron. Bo nie mam paosa żadnego na ręce, żeby jakiś szybki damage mu zadać. Niech będzie most w takim razie. Na coś to sobie zostawię, tylko na co? Jak to zrobić? Czy może zabrać z powrotem te karty do ręki? On mi na pewno wywali wieżę w następnej turze, a teraz nie zadam żadnego damage'u. No god damn it, no to jest problem. Może ja mu wywalę coś z ręki w takim razie. Co on tu ma? Armagedon, wyszukiwarka czarów i trzęsienie ziemi. Wieżę, ten tarczę mu wywalę. Dobra, następna tura. Okej, tarcza spadła. No teraz jak nie wywali mi tej wieży z ręki, to będzie miodzio. A, trochę błąd zrobiłem, że wyszukałem ten zawalony most. No, mogłem poczekać z tym do następnej tury. Tarcza by spadła, jak mi teraz wywali wieżę niepamięci, to bym mu kurczę blade walnął z wieży niepamięci. Ale on chyba nie chce ten. Nie wywali mi karty z ręki. To mi chodzi, nam dostało 8 kart. No, dużo to nie jest. Dwa damage'u z wieży, więc szału to nie robi. Jeszcze coś chcę wyszukać. Dobra karta, jest. Dobra. Mi chodzi. Ile mam? 10 kart. Coś mogę odrzucić, to tak. Mogę zagrać tak tego, albo walnąć te roje insektów, które są bezużyteczne w tym momencie raczej. It will last forever. No kto wie, czy to będzie it will last forever. 9 kart, jest 3 damage'u z wieży. Strzału nie ma. Jak to zrobić? Zagrać tego ziomka. Dobra, to jest 4. No i nikt, zadam mu te 3 damage'u z wieży. Czy mam jakieś paosa na cmentarzu? Coś za 3? Nie no, co mi da te 3? Mogę zagrać most. Mogę zagrać to najwyżej. Czy to się opłaca tak robić?
Pausa, no pause byłby niepotrzebny do niczego w tym momencie. Mogę wywalić to dziedzictwo i zagrać ewentualnie tą zapomnianą grotę i dobrać jakieś karty. No dobra, niech tak będzie. Nie, ciekawszej opcji nie widzę. Biorę sobie karty, no i teraz mi może wywalić. Może mi wywalić te Boże ołtarze cieni albo kurcze mosty z ręki. Zajebiście. No, ULS Forever, no przewinę go najwyżej. Ja mam 24 karty, a on ma ile? 10 mu zostało teraz. Pytanie, czy wywali mi coś z ręki. W sumie te ołtarze cieni i tak mi się specjalnie do niczego nie przydadzą. Skoro on tu nie ma prawie żadnych stworów na polu bitwy, oprócz jakichś tam paosów. Będzie 3 damage'u z tego typka. Coś dobierze. No to w sumie to jak będzie dobierał tak kartę, to prędzej się przewinie sam niż cokolwiek z tym zrobię. No i zobaczymy. Co teraz? Czy mam jakieś paosy w deku? No teoretycznie powinienem mieć dwa paosy. 10, 3 to jest 7 punktów zdrowia. Zajebiście. Biorę kartę. Może się uda go przewinąć szybciej. Teraz tak, jeszcze jedną kartę albo wywalić mu coś z ręki. Chyba mu wywalę coś z ręki. Teraz tak, ten most sobie ukryję, bo się przyda. Coś mu wywalę z łapki. Pytanie tylko co, masowy szał to i ma przykupienia jednego tylko. Żegnajcie Armagedony w takim razie. No i teraz ściągać tego ziomka tutaj czy nie, bo on w sumie może go zabić jakimś kurczę blaterojem insektów czy czymś takim. Nie, no nic, to poczekam, zobaczę co się stanie, ale pewnie go zabiję. Chyba, że zagra tego magicznego przekupienia. A ja muszę dobrać jakieś paosy w końcu. Może się uda go wtedy zabić. Albo niech zagra tego magicznego przekupienia, to możliwe, że nie ma na ręce żadnego stwora. Ruin insektów, no to było do przewidzenia. Ile ja mam kominów na ręce? Dobra, coś mi chce wywalić. Pytanie co? Ołtarz cieni do niczego mi się nie przyda, to też się niczego. To jest w sumie najlepsze teraz. Ten obserwatorium to jest najlepsza karta w mojej ręce. Bingo. Okej. Okay. Ołtarz zniszczenia i hall. Teraz tak, zobaczyć co ma na ręce. Najlepiej. I zagrać ten hall. Przeciwnik, co on tu ma? Czary i ma stworzenie. No ma czary i łuty szczęścia, ma wszystko praktycznie, więc to jest bez sensu granie tego holu. Wywalę to. Teraz mam ile? 20 kart. No to nie jest, dobierzemy jakieś karty. Wróżbita. To. Okej, okay, niech będzie wróżbita. Niech będzie ten ziomek, chociaż. No nic, niech będzie. To. I coś jeszcze? To wszystko chyba. Wstępna tura, zobaczymy co on dostanie teraz. Ma ołtarz cieni, to może to zablokować wszystko. Chciałem jeszcze jakąś jedną wieżę w deku. Coś tam mi cofnął, upiór. No i 3 damage, no to jest fantastycznie po prostu. Co on mi wywali? Pewnie hall, udręki teraz. To jest w sumie najniebezpieczniejsze, no pff, dokładnie. O Boże. Ile mu zostało? Jedna karta na ręce. To fantastycznie po prostu. Dobra, to najpierw tak. Trzeba zobaczyć, co mu zostało na ręce i co odrzucić. Ołtarz cieni albo tarcza. Wywalimy tarczę. Ołtarz cieni niech zostanie. Teraz tak, to jak nie ma żadnego czaru, to może być GG. To i teraz tak, jak to zrobić? Czy cofnąć tego gościa mostem i poczekać na coś lepszego? Ile mam kart? 17 kart jeszcze. No nic, następna tura. Niech tak będzie. No chyba to wygrałem. Jeżeli mnie tu czymś nie zaskoczy, jakąś wieżą niepamięci, czy jakimś tym ołtarzem zniszczenia, czyli kominem albo czymś takim, to może być GG.
Zależy, co on dostał w tej ostatniej karcie. Co on tu może zrobić? Coś mi wyrzuci z ręki, ale co? Tu mam same bezużyteczne karty praktycznie. Jakieś mosty, jakiś kurczę tron, który się do niczego nie przyda w tym momencie. Zakazany płomień, sam krab. W sumie najważniejsze karty mam na polu bitwy. Bez różnicy. Jak on i tak nie ma stworów chyba. No nie, ma tego przekupienia jednego. Okej, donki. Co ja tu mogę zrobić? Wbiję teraz 3 damage'u. No i teraz tak, co on ma na ręce? Trzeba zobaczyć, co ma na ręce. I wtedy to zagrać, wtedy zagrać hold ręki. Albo cofnąć wszystko na rękę tym? Nie, nie opłaca się. Dobrać kartę mogę. Biorę z tego, to będzie 2 damage'u. Dobra, zobaczymy, co ma na ręce gościu. W takim razie. To i to. Obozowisko do niczego mu się nie przyda, ołtarz cieni. No w sumie to jest najniebezpieczniejsze. To trzeba wywalić. Teraz tak. Ołtarz cieni, zaraz. Zaklęcia, on miał chyba zaklęcia i wszystko miał, więc w sumie to się do niczego nie przyda. No nic, to trzeba dobrać karty i tyle. Takie coś. Takie coś. Ten ziomek tutaj. No i to jest GG. No i przegrał chyba w tym momencie. Może dobrać kartę i seppuku popełnić. W sumie ten kurczę masowy szał tak naprawdę więcej korzyści mi przysporzył niż jemu. Czy tam trochę damage'u dzięki temu wbił, ale no specjalnie dużo tego nie było. No i to jest GG chyba. Może sobie zagrać szał, świetnie. Wyrzuci mi coś z ręki? Wchodzi na to, że tak. Hold ręki. No i GG. Tak jak mówiłem. Yeah! Okej, to wiem. Dzięki wielkie, to był trochę długi, no nie wiem czy przynudnawy, ale trochę upierdliwy pojedynek z drugą Damirią. To był to w sumie tam chyba jeden z najnowszych deków Damiri. Nie pamiętam, jak on się dokładnie nazywa, ale on tam specjalnie nie ma dużo stworów. Tylko bazuje właśnie na wieży niepamięci i na kosmicznych osobliwościach. A skoro skończyły się ziomkowi kosmiczne osobliwości, a z ręki wyrzuciłem mu wieżę niepamięci, to praktycznie nic nie mógł tutaj zrobić i dzięki temu udało mi się go w sumie przewinąć, no bo w sumie zginął od i zginął od tego, że dobrą kartę i dostał ostatni damage na klatę. Dobra, dzięki wielkie YouTubie i do zobaczenia w następnych odcinkach z Might and Magic Duel of Champions i z innych gierek. Na razie, cześć!